książkary, wracamy dzisiaj do świata wattpadowego. Sami tego chcieliście? Zabiorę was dzisiaj do niesamowitego świata Weroniki Ancerowicz. Dziewczyny, którą miałam przyjemność poznać na jednym z festiwali muzycznych i która powiedziała mi, że tego filmu prawdopodobnie nie obejrzy, bo za bardzo się upodli. Weronika sama w sobie to dość ciekawa postać. Prowadzi swojego TikToka. I can't imagine a more beautiful thing. It's cool! I ten TikTok to dość nietypowy projekt, ponieważ autorka ma tam dużą tendencję do spoilerowania swoich własnych książek. Trochę niezręcznie, ale trochę wszyscy na to zawsze czekamy. No, no trochę tak musiało być. You got that power over me. My Why would you write this? Why would you write this book? Nie wiem, czym jest ta technika marketingowa, ale najwyraźniej działa, bo książki pani Ancerowicz cieszą się bardzo dużą popularnością. Ktoś mi ostatnio pod filmem napisał, że robię speedrun bycia najbardziej znienawidzoną osobą na polskim BookTalku. No cóż mogę rzec, no. Nie wiem, z jakiegoś powodu takiego chuchlika wewnętrznego sprawia mi to dziką satysfakcję. Ci, którzy oglądali poprzednie recenzje, wiedzą już, jak to działa, a dla wszystkich nowych duszyczek najpierw omawiam fabułę, opowiadam fabułę książki, więc jeżeli boicie się jakichś spoilerów, to przewincie sobie do tej minuty. Chociaż, no ja wam nie radzę, bo to opowiadanie to jest zazwyczaj najciekawsza część, najśmieszniejsza. A potem ma miejsce segment recenzencki, w którym mówię różne swoje wnioski, przemyślenia na temat lektury. No więc główną bohaterką tej książki jest Natalie Forbes. Jej koleżanką najbliższą jest Evelyn jakaś tam. I generalnie te imiona brzmią bardzo podobnie do polskich imion, więc przez cały czas czytałam ją jako Natalię i jej koleżankę jako Ewelinę, Adriana jako Adriana. I jako, że jedyne imię, które nie dało się tak łatwo przełożyć na polski, to był Blaze, to przełożyłam sobie go w głowie jako Błażej. I tak będę wam opowiadać, bo tak mi wygodniej. Natalia jest przewodniczącą szkoły, jest idealną uczennicą, zawsze ma idealnie wyprasowany jak to się nazywa? Mundurek. Jest cała taka, wiecie, pupilka. I oprócz tego speedrunuje bycie najbardziej znienawidzoną osobą w promieniu 10 metrów od szkoły, bo ona jest pijana władzą totalnie, jeśli chodzi o bycie przewodniczącą tego samorządu, bo ona, nie wiem, widzi, że ktoś jara szluga na terenie szkoły, to zamiast olać to, albo nie wiem, w ostateczności zgłosić to do jakiegoś nauczyciela, to ona idzie i zabiera te szlugi i wyrzuca ludziom tam z rąk te, zabiera im to wszystko i mówi, że jeszcze raz zobaczycie z tym papierosem, to w ogóle o Jezu, i będzie w dupę wsadzany tak bardzo. Znam główną bohaterkę trzy strony i już ma naprawdę ma duże szanse na wygranie nagrody na najbardziej frustrującą główną bohaterkę możliwą. W sensie Victoria Clark była głupia po prostu, a ta typiara jest po prostu taka nieznośna, no nie? Stara, uspokój się, nie jesteś chyba moim szefem. No więc, no nie jest to osoba, która w realnym świecie byłaby jakaś bardzo, myślę, popularna. Poznajemy też pierwszego, bo tu jakby działa to tak, że pierwsze strony to jest pierwsze dni powrotu do szkoły i ona tam wbija do tej szkoły i pierwsze co robi, to właśnie podbija do grupki ludzi, którzy jarają szlugi i mówi: oddaj papierosy, nie wolno! Smoking's bad, smoking's bad, you shouldn't smoke. No i jedną z tych osób, do których ona podbija, jest właśnie Blaze Daniels, tudzież w moim świecie jest to Błażej. No i Błażej jest taką postacią, o Jezu, no spotkaliście takich miliard w literaturze albo w popkulturze, no, w prawdziwym świecie może mniej. Ale no wiecie, no ciemne włoski, taki bad boy trochę, nosi glany, jara szlugi, jest taki k***a trochę niebezpieczny. No wiadomo, czyli już wiadomo, że oni będą razem. Ale to w sumie nie trzeba było iść aż tutaj, ponieważ ta okładka tutaj ma tytuł For Sure Not You, a tutaj na samej górze jest napisane: idealna dziewczyna i zepsuty chłopak o wątpliwej reputacji. To na ch**y ja to czytam, jak ja już wszystko wiem? Przecież to wystarczyło przeczytać to jedno zdanie nad tytułem i ja już znam całą treść tej książki. No ale okej. Okay. Potem ma miejsce coś takiego, że do szkoły przychodzi nowy uczeń i ten uczeń to Adrian, i Adrian ma blond włoski, jest cały taki dość zadbany, a na apelu, na rozpoczęcie szkoły jest temat taki, że trzeba zagłosować na nowego przewodniczącego samorządu i Natalka tam idzie, tak jak pana pewniaczka, co to nie ona, że wiadomo, że ona to znowu zdobędzie, bo nic się nie zgłosi, tylko ona. I tu kukuryku, niespodzianka,
Adrian też się zgłasza i dostaje poparcie, no zganijcie kogo. No kurwa, Błażeja, a kogo innego, przecież nie świętego Mikołaja. No i Natalka chyba bardzo nie umie rywalizować, to jest dość dziwne, ponieważ potem jest opisane, że ona rywalizuje o tam miejsce w rankingu najlepszych uczniów z każdym przez całe swoje życie, ale no jeśli chodzi o posadę przewodniczącej samorządu, no to tutaj, to nie, ona w ogóle sobie z tym nie jest w stanie poradzić, wściekła, jest wkurwiona, ona jest like, bo mi się należy. Tak jest. Tam w ogóle jest bardzo taki śmieszny fragment, w którym, nie wiem, autorka chciała mi pokazać, jak bardzo pupilką nauczycieli i dyrektora jest Natalka, bo jej przyjaciółka mówi do niej, że ej, bo spoko, ty się nie martw, dyrektor to tak cię lubi, że jak trzeba będzie, to on nawet sfałszuje wybory na twoją korzyść. No, to świetnie, ja uważam, że jest się czym chwalić i to jest w ogóle zajebiste, kiedy obsadza się stołki ludźmi, których się lubi po prostu, a nie tymi, którzy na przykład dostają najwięcej głosów. Ja sobie tutaj zapisałam, że Natalka jest dla mnie archetypem Ananiasza z Mikołajka. Książki Mikołajek, kojarzycie takie coś? Tam był taki bohater Ananiasz i on siedział zawsze w pierwszej ławce i donosił na wszystkich i cały czas się uczył i nie można go było bić, bo nosił okulary. No to Natalka nie nosi okularów, ale wszystko reszta się zgadza. A potem wracamy z Natalką do domu i ona idzie i wiecie co robi? I ślugi jara. I więc nie dość, że jest wkurwiająca, jest despotyczna, nie umie rywalizować, no dużo rzeczy z nią jest nie tak, to jeszcze oprócz tego jest hipokrytką, bo ja sobie nawet napisałam, jak to czytałam, to tam jak ona zabierała te szlugi, to ja sobie dla żartu napisałam i cyk, będzie do domu. Ja nie wiedziałam, że to tak działa, ale to tak działa. Dosłownie ona zabiera ludziom szlugi, żeby cyk, zabrać je sobie do domu. No to jest jakiś biznes, tak? Zawsze można za darmo sobie zajarać, to lepiej niż za pieniądze, tak? Ale pamiętajcie, widzowie. Smoking's bad, okay. Potem randomowo Adrian rezygnuje ze swojej kandydatury, tak po prostu, tak mu się odwidziało, ale jak potem się dowiadujemy, to dlatego, że on w sumie to nie za bardzo chciał kandydować, tylko ten Błażej go do tego namówił, powiedział, ej, weź kandyduj na przewodniczącego, będzie spoko wtedy. A on był like, nie mam własnego umysłu, więc zrobię to, co ktoś, kogo nie znam, mi każe. Więc za ten haniebny czyn Błażeja Natalka kopie go w jaja, ale frajerem to by go nie nazwała, bo takich słów to nie wypowiadają grzeczne dziewczynki. Tam jest dosłownie taki fragment, w którym jest napisane nie tak szybko, chciałam dodać frajerze, ale w ostatniej chwili ugryzłam się w język. Przecież doskonałe przewodniczące szkoły dają przykład innym swoim zachowaniem. Nie używają takiego słownictwa. Podeszłam do niego, złapałam za ramiona, spojrzałam głęboko w oczy, a potem zgięłam kolano i przywaliłam nim w jego czułe miejsce. No więc, jakby mówić na kogoś frajer, to jest gorzej niż kopnąć go w jaja. W tym uniwersum. No i teraz musicie zapiąć pasy, tak? Teraz musicie zapiąć pasy, bo przed nami jest najbardziej chyba cringe'owa scena w historii literatury. I ja mówię to z pełną świadomością. Ja nie przeczytałam wszystkich książek na świecie, a jeśli chodzi o dość nędzne książki, to jestem, no, jestem początkująca, ale do tej pory w moim świecie literackim nie było... Ja musiałam wstać i się przejść, kiedy do tego doszłam. Okej, okay, więc Natalka jest tam u siebie w domu, i jest spoko, wraca, rzuca pleca gdzieś tam na bok i kładzie się na łóżku i odpala sobie stronę dla dorosłych i wsadza ręce w spodnie i tam mija chwila i otwierają się drzwi. Stał tam nie kto inny jak sam pieprzony Blaze Daniels. Spojrzał znacząco na moją rękę, którą wciąż miałam włożoną w spodnie. Z czerwoną twarzą wyciągnęłam ją, jednak nic to nie dało. Było już za późno. Za późno na ratowanie szarych komórek, które ulatują z mojego umysłu z każdym przeczytanym słowem. Blaze uśmiechnął się diabolicznie w akompaniamencie dźwięków jęczenia i damskich krzyków przyjemności, które wciąż wydobywały się z zamkniętego laptopa. I już wtedy wiedziałam, że miałam totalnie przejebane. I ja sobie tutaj jako zakładkę moją napisałam po prostu fuck. Ona jest jedyna moja reakcja na to, co zobaczyłam. Naprawdę mogło być różnych dużo rzeczy, ale autorka musiała pójść. Musiała pójść po przyłapanie jej na waleniu konia. This book is fucking ridiculous. To jest bardzo, bardzo słaba fabuła. Ja nie wiem, no, ja bym chciała powiedzieć coś dobrego, ale nie mogę, po prostu się nie da, jest to niemożliwe. Jestem dopiero na jakiejś 30 stronie i zrobiłam jakieś 50 zakładek. Nie da się tego brać na poważnie, widzowie, no nie da się tego brać na poważnie. Ze wszystkich ludzi, nie matka, nie ojciec, to ją złapał na waleniu konia, no kurwa ten gość od tych szlugów, Błażej.
Pytacie się pewnie, a co ten chłop w ogóle kurwa robił w jej domu? Otóż ojciec Natalki jest prawnikiem i Błażej ze swoim ojcem poszli do ojca Natalki po jakąś poradę prawną. Znaczy ja już wiem jaką, ale tobie nie powiem, widzu zacny, bo jeszcze do tego nie dotarliśmy. Ale tak, ja musiałam długo wracać do siebie po tej scenie, bo tak mnie skręciło z zażenowania. Tak, ale tak skręciło mocno, tak aż... Dobra, jest następny dzień i jesteśmy na lekcji chemii i tam Natalka z Błażejem są wsadzeni do jednej drużyny dwuosobowej, żeby robić jakieś eksperymenty i oni się tam przekomarzają ze sobą, przekomarzają i tam jeden drugiemu dogaduje i w końcu Błażej mówi: no i teraz podpisałaś na siebie wyrok. Ja tak przeczytałam to i myślę sobie, kurwa, co oni mają wszyscy ci bad boye książkowi z tymi jebanymi wyrokami? To nie jesteś sędzią, mordko. O, ale ci zrobię wyrok, Zobaczycie zaraz, jakie będą te jego wyroki, to się zesracie po prostu. Natalka potem opowiada swojej przyjaciółce z wielkim zażenowaniem o tej sytuacji, co tam miała miejsce, że właśnie ten chłop ją przyłapał na masturbacji i w ogóle to jest wielkie halo, bo przecież nikt takiego czegoś nigdy nie robił. Zwłaszcza, że bohaterowie tej książki, pragnę zauważyć, są w ostatniej klasie liceum! To nie jest gimnazjum! Gdyby to było gimnazjum, nie wiem, ostatnia klasa szkoły podstawowej, to jeszcze to by miało może jakiś sens, ale ci ludzie, którzy są opisywani tutaj, to są dorośli ludzie. Maturę się, ostatnia klasa liceum, to jesteś dorosłym chłopem. Na przykład w Polsce mógłbyś już iść głosować normalnie na prezydenta. A tutaj to jest najbardziej szałowa informacja, że ktoś się masturbuje. Niesamowite to jest. I pamiętajcie też to. Ten wyrok to jest jedno, co chcę, żebyście zapamiętali. Drugie jest to, że bohaterowie są dorośli. No i Błażej z Natalką mają wejść w układ. On mówi: tak, jak chcesz, żebym ja nie powiedział nikomu o tym koniu, co spotkałem u ciebie w domu, to musisz mi zrobić przysługę. I ona cały dzień myśli: o Jezu, co to będzie, nie wiem, wsadź w głowę do kibla, spuść wodę. Nie. Okazuje się, że Błażej chce, żeby Natalka udzielała mu korepetycji, aby on mógł dostać się do top 10 uczniów w szkole. Potem dowiadujemy się, że matka Natalki to jest straszna suka, która tylko ciągle wymaga coś od tego dziecka i w niczym ta Natalka nie jest dla niej wystarczająco dobra, cały czas jest tylko krytykowana na każdej płaszczyźnie i jest wobec niej przemoc psychiczna stosowana. I ogólnie zaraz się okaże, za sekundę do tego dojdziemy, że ta rodzina, z której pochodzi Natalka, czyli mama, tata i Natalka, to jest niezła patola. Gorzej niż uniwersum Magikali. W każdym razie ma miejsce kolacja z dyrektorem szkoły i tam jest Natalka i jej rodzice i dyrektor szkoły. I Natalka próbuje tą sytuację wykorzystać w taki sposób, żeby dowiedzieć się więcej o Danielsach. To jest rodzinie Błażeja. I dlaczego oni byli po tą poradę prawną i tak dalej. Bo ten ojciec to jej sam sobie nie chciał powiedzieć. Myślała, że o, może taka będzie sytuacja, że jest ktoś trzeci, no to łatwiej będzie wydębić te informacje. No ale ch**a wydębiła. Jedyne co ojciec powiedział, to powiedział do dyrektora, że o, już niedługo nie będzie musiał się nim martwić. W sensie, że tym Błażejem. Ale samo poruszenie tego tematu, że tutaj ktoś przychodzi do ojca, do gabinetu, do pracy, no nie spodobało się ojcu bardzo, nie spodobało się mu na tyle, że postanowił swoje własne dziecko rodzone, które jego żona 9 miesięcy pod sercem nosiła, przypalić cygarem. Następnego dnia w domu Natalki pojawia się Gawin, to jest Gawin. I Gawin jest wspólnikiem ojca, ale jest dużo młodszy od ojca, w sensie on ma tam z 30 lat. Prowadzą razem tą kancelarię. Można wyczytać z międzywierszy, że Natalka ma z nim jakiś dirty secret. Obstawiajcie zakłady, bo powiem wam, że to jest nie do zgadnięcia. Next, co się dzieje, to mamy Ewelinę, czyli najlepszą przyjaciółkę Natalki i Ewelina jest początkującą aktorką, jej ojciec jest reżyserem bardzo znanym, produkuje filmy Marvela, tak jest tam napisane. No ale ta córka chciałaby być aktorką też i pokazać temu ojcu, że o, ja też potrafię, nie tylko te lafiryndy z Hollywood. No i próbuje dostać główną rolę w przedstawieniu szkolnym, który jak wiadomo zawsze w takich książkach jest wielkim eventem, no ale nie dostaje tej głównej roli, dostaje rolę poboczną i będzie grała Hipolitę w Śnie nocy letniej. I to jest absolutnie niepotrzebna do niczego informacja. W sensie może w drugim tomie to jest istotne, w tym tomie to jest absolutnie niepotrzebne do niczego. Ona po prostu nie dostała głównej roli i
I tyle. Potem Natalka jest chora i tam smarcze, siorbie z nosa, ale musi iść na te korki, w sensie udzielać tych korków. Bo na tych zajęć dodatkowych poza szkołą to ma tam od zajebania, bo ona i tam ma jakieś wykłady na Harvardzie i balet i jakieś korki z zaawansowanej matematyki, jakieś chujemuje dzikie węże i pomaga w schronisku i pomaga gdzieś tam. No ale jakby Weronika Ancerowicz chce nam powiedzieć, że no ta dziewczyna słuchajcie jest zabiegana i cały czas ma obowiązki jakieś. No ale idzie, no to idzie udzielać tych korków temu Błażejowi, no bo przecież on musi zachować milczenie. No ale jest tam chora i jak mu daje coś tam do rozwiązania jakieś zadanie, to ona zasypia na biurku w bibliotece. Jak się budzi, to już w tej bibliotece w ogóle nikogo nie ma, wszyscy poszli w pizdu do domu, a na stole zostaje tylko taki woreczek, w środku leki i karteczkę z napisem: jesteś najgorszą korepetytorką na świecie, ale coś tam zdrowia. Tak o. Dostaje takie coś. Jakiś czas wcześniej miała miejsce taka scena, która nie jest warta jakiegoś dużego opisywania, ale no Natalka z Błażejem mieli spinę na angielskim, w zasadzie to przed samą lekcją, zanim ona przyszła i się zaczęła, a teraz w obecnej osi czasowej jesteśmy i Natalka idzie do dyrektora coś tam załatwić, coś tam ogarnąć i w drzwiach mija się właśnie z naszym bitboyem. All of a sudden typiara zamiast, nie wiem, olać go, to go zaczepia. I zaczepia go słowami typu: no, mówiłeś, że się zemścisz, a ch**a zrobiłeś. No, to jest bardzo spoko sposób na to, żeby komuś przypomnieć o tym, że miał się na nas zemścić. W międzyczasie dyrektor proponuje Adriana, tego nowego ucznia, na sekretarza w szkole, a Natalka mówi w sumie, że no niech będzie. I Natalka z Adrianem są już git i zaczynają ze sobą tam gadać czasem. W sensie wyślą sobie jakiegoś SMS-a albo zapytają, czy przygotowany jest ktoś na kartkówkę w szkole. A Adrian jeszcze jej coś tam mówi takiego, że no, a jak zobaczyłem w ogóle, jakie ty masz poparcie, to już wiedziałem, że to i tak o kant dupy ta moja kandydatura. I tutaj jest opisane bardzo mocno, jak to uczniowie za nią przepadają, jak ją lubią i jak faktycznie ona tam w tej szkole, wszyscy chcą, żeby ona była tą przewodniczącą. Ja tak to czytam i myślę sobie, ale to jest nierealny świat. Gdyby była w szkole typiara, która donosi do nauczycieli i do dyrektora, że ktoś ma nie do końca przepisowy mundurek, że ktoś zapomniał krawata, że ktoś ma niewyprasowane spodnie, to ta dziewczyna, przysięgam wam, naprawdę ciężkie życie by prowadziła w tej szkole. Bo takie zachowania są frustrujące po prostu. W sensie, jeżeli macie takich ludzi w swojej szkole, to nie mówię wam, żebyście ich piórnik spuścili w toalecie, ale raczej domyślam się, że nie jesteście z nimi jakoś, nie jesteście ich największymi fanami. Natomiast no w tym świecie tutaj tak to działa. I Natalka jest lubiana. No i wszystko jest fajnie i pięknie i ona sobie rozmawia z tym Adrianem i już zaraz ma być lekcja, ona otwiera szafkę, żeby wyciągnąć sobie jakieś podręczniki i nagle z szafki wypada różowy wibrator. I no jest to dość wstydliwy temat, ale w sumie na tym korytarzu już prawie nikogo nie ma i tak. O wiele dla mnie śmieszniejszym elementem tego spierdolenia związanego z tym wibratorem jest to, że Natalka próbuje wmówić ludziom dookoła siebie, że jest to masażer. Dorosłym ludziom, to są dorośli ludzie. Natalka jest już bardzo zajebana tymi zajęciami wszystkimi dodatkowymi, no ale ma też te z baletu i jest tam i wychodzi i na schodkach spotyka małą dziewczynkę na schodkach przed wejściem i ta dziewczynka mówi, że czekam na rodziców, a ta Natalka mówi, no a jak długo czekasz? No tak już z godzinę. I Natalka jest like, mać, ktoś dzieciaka zostawił w pizdu. No, ale w sumie to ona mówi potem, że a, bo brat po mnie przyjedzie i Natalka wraca do domu. I wiecie co robi? Testuje wibrator, nie myjąc go wcześniej w żaden sposób, po prostu ten item, który dotykał szafki obrzydliwej szkolnej, obrzydliwej podłogi w szkole, obrzydliwych rąk obmacanych, brudnych, to teraz ona go, no tak zrobiła. Ale ja nie polecam na przykład. Ja polecam, żeby to, co do waszego ciała się dotyka, to żeby było czyste na przykład. Ale no, Natalka jest like, lubię ryzyko. Potem Błażej przyłazi na korki do Natalki i tam jest znowu dość cringe'owo mocno, bo jej dekolt był duży i ona biust ma, więc on był like, cycuszki. Potem Błażej poszedł gdzieś tam srać czy szczać czy coś i zostawił swój telefon na stole. A ona podpatrzyła wcześniej, jaki kod on wpisuje do swojego telefonu, więc mogła się do tego telefonu
włamać elegancko. No i słuchajcie, no, chcesz się dowiedzieć więcej o tym człowieku, dlaczego on szuka porady prawnej, co się dzieje w jego życiu, może jakiegoś haka, może coś, żeby teraz jemu naszkodzić, no ona go nienawidzi, on nienawidzi jej, ona chce się zemścić za ten wibrator, no to może coś ten, no to możesz, dużo rzeczy możesz zrobić. Możesz zobaczyć SMS-y, wiadomości na Messengerze z kimś, możesz wejść w otwarte karty na Safari, możesz zobaczyć jakaś w ogóle historia wyszukiwania tej osoby. No to telefon, masz wszystko o tym człowieku, co chcesz, numer do ojca, wszystko masz. Jakby ktoś się mi włamał do telefonu, to by mi ukradł życie. I wiecie, co ona robi z tym telefonem, mając te wszystkie możliwości, ale wszystkie możliwości, zmienia mu... Dzwonek mu zmienia! Do swojego kontaktu przypisuje piosenkę Aqua Barbie Girl. To jest to, co robi. I to jest jej zemsta. W rankingu durnych zachowań głównych bohaterek, myślę, że możemy zapisać to dość wysoko. Jesteśmy znowu w szkole i jakiś kolega znęca się nad innym uczniem z uwagi na to, że ten inny uczeń jest biedniejszy. I Natalka jako przewodnicząca szkoły, która jest taka praworządna, reaguje! Wtrąca się, mówi, zostaw go, puść ją, powiedziałam, puść ją. I wyciąga tego Pola, który jest jej kolegą, wyciąga tego Pola na dziedziniec i mówi, ty p***lesz, a Pol mówi, no chuj dupę mu, bo jest biedniejszy. I tam ta rozmowa trwa chwilę, a w końcu kończy się na tym, że Natalka robi dokładnie to, mówi, dobrze, ale nie na moich oczach. Możesz sobie tam wymierzać swoją sprawiedliwość, ale nie na korytarzu w szkole. Czyli jakby... To nie jest spoko, jeżeli ten Paul zawiesi tego dzieciaka za gacie na koszu do koszykówki w szkole, ale jeśli już zrobi to samo na jakimś publicznym boisku, które można sobie wynająć, to już będzie spoko według Natalki. To po prostu miejsce znaczy, a nie to... Ale w sumie to tak samo z tymi szlugami. Jeżeli jarasz na terenie szkoły, to w ogóle do odstrzału jest człowiek. Ale jak jarasz u siebie na balkonie albo gdziekolwiek, to już wtedy nie jest szkodliwe. Nie wiedziałam, że tak to działa. No i potem ten telefon dzwoni na lekcji i wszyscy słyszą, jak telefon śpiewa I'm a Barbie girl in a Barbie world. I ludzie się chyba zrywają ze śmiechu. No nie wiem, no może też bym śmiechła przez sekundę, jakby to się zdarzyło gdzieś tam w ciszy na lekcji. Ale potem bym o tym zapomniała. Myślę, że w przeciągu 3,5 minuty. I potem oni są w bibliotece i się uczą i Błażej mizia ją po kolanie. Czy tam udzie? Mamy już ten motyw zarysowany, że oni się będą do siebie zbliżać. No a co mieli ze sobą robić, biorąc pod uwagę zdanie, które jest napisane na okładce tej książki? Natalka kłóci się z przyjaciółką. Nie pamiętam o co. O jakieś gówno totalne. Chyba o to, że Natalka nigdy na imprezy nie chodzi. A ta Ewelina to by chciała, żeby Natalka chodziła na imprezy. No i taka jest to kłótnia. A potem po jakichś tam zajęciach chyba znowu z baletu Natalka idzie pod prysznic i myje włosy i tam ma już totalny zen w tej kabinie prysznicowej. Wychodzi, ściąga turban z głowy. Jej włosy są zielone. Jak Ani z Zielonego Wzgórza. Ania z Zielonego Wzgórza chciała pofarbować włosy chyba na czarno i wydropiły jej zielone. I tutaj jest też to. Tylko, że Natalka to nic nie chciała z tymi włosami zrobić, a aparentnie zrobiła coś. I wiecie co? To, że ona ma zielone włosy, to jest dramat najgorszy. Wiem, jak to jest, ponieważ sama miałam. Tylko, że ja na własne życzenie, to może też inaczej. No w każdym razie jest dramat. Natalka tam w ogóle, chciałam powiedzieć, rwie sobie włosy z głowy, że tak panikuje, ale nie jest to odpowiednie w tym kontekście. No po prostu ona tam miota się po tych kaflach i przeżywa i wiecie, kogo ona podejrzewa? Of all fucking people! Kurwa, tą przyjaciółkę Ewelinę. W pierwszej chwili podejrzewa tą Ewelinę, że to ona tę butelkę spreparowała. I dzwoni do tej Eweliny i mówi, co ty kurwa zrobiłaś? Ewelina jest like, co? A ona mówi, moje włosy są zielone. Ewelina jest like, p***ało cię. Tak naprawdę to tak nie mówią, ale w końcu Ewelina przyjeżdża ją wspierać i patrzy na te włosy i wtedy dopiero uderzy do Natalki to, że kto to zrobił? No kurwa Błażej, a kto inny? Także to jest to, co podpisała wyrok. Wibrator w szafce i zielona farba, jakaś szamponetka. No w każdym razie, tutaj mamy taki typowy, wiecie, że jak trwoga to do Boga, tak to się kłóci z tą przyjaciółką, a jak jest jakaś lipa, to ta przyjaciółka pomaga i jedzie z Natalką do niej do domu i matka Natalki dostaje absolutnej kurwicy, widząc to, co się dzieje na głowie jej córki. I Natalka też jest wkurwana, więc teraz czas na ruch z jej strony, tak? Bo ta książka polega na tym, że oni będą przerzucać się takimi pronkami z braku lepszego określenia, bo to nie są zagrania mafijne, chociaż są opisywane czasem w ten sposób. Ale to są pranki na poziomie Marcin Dubiel i folia na
kiblu. No to to jest ten poziom. No w każdym razie Natalka wymyśliła kolejny genialny plan i zrobiła zdjęcie Błażejowi i jego koledze w taki sposób, że wyglądało jakby z takiej perspektywy, że wyglądało jakby się całowali i ona tym zdjęciem całą szkołę obkleiła, wytapetowała w ogóle wszystko. Bo przecież nie ma nic gorszego, nie ma nic gorszego niż bycie gejem. Tak to działa w tym uniwersum. Bycie posądzonym o bycie gejem to jest najgorsza tragedia, jaką może spotkać człowiek. Ale wiecie co, nie pozostaje długo. Błażej nie zostaje dłużny Natalce długo, ponieważ kiedy tylko to odkrywa, to biegnie przez korytarz i ją całuje z zemsty. Za karę całuje ją. Przypomina wam to coś? Śmieliśmy takiego jednego przyjemniaczka, który całował za karę. I ona oddaje ten pocałunek w ogóle. No, takie rzeczy się dzieją tam. No i on mówi jej, no i teraz widzisz, już nikt nikogo mi nie mówi, że jestem gejem. Potem mamy taką scenę, gdzie Błażej włamuje się na balkon do Natalki i mówi jej, że oprócz zemsty to te zielone włosy jej zrobił dlatego, żeby nie musiała iść na posiedzenie Rady Miejskiej, bo matka jej każe chodzić na posiedzenie Rady Miejskiej, a ona tego nie lubi i Błażej wykminił, że jak będzie miała zielone włosy, to matka się jej będzie wstydziła i jej nie zabierze. Mamo, czy ty się mnie wstydziła? Jak miałam zielone włosy, czy wstydzisz się mnie teraz, jak mam niebieskie? Jeszcze jak? Okazuje się, że Błażej to miał tak naprawdę dobre intencje w tym wszystkim. Że w ogóle, brawo! Dziękujemy tobie. Teraz dziewczyna będzie musiała wyjebać z 1000 zł na fryzjera, żeby wyjąć ten kolor ze swoich włosów, ale genialnie, nie musiała poświęcać jednego popołudnia. Oczywiście w książce to jest o wiele łatwiejsze, bo ona nakłada sobie jakąś jajecznicę na głowę i dzięki temu ten kolor schodzi, ale w prawdziwym świecie, mordo, tego typu kolory, to wchodzi na amen w te włosy. Mija jakiś tam czas, Natalka wychodzi ze szkoły baletowej, znowu spotyka tą dziewczynkę, zabiera ją na lody, one sobie tam gadają, w końcu Natalka jedzie do domu, a po tą dziewczynkę ktoś tam przyjeżdża. Potem kolejna bardzo cringe'owa scena przed nami. Jeżeli coś pijecie, to przełknijcie. Jeżeli stoicie, to usiądźcie. Pojawia się znowu Gawin w domu. Pamiętacie Gawin? No więc Gawin jest w domu i są rodzice i jest Natalka. I jedzą razem obiad. I gadają o jakichś gównach tam z tej pracy, o jakichś rozprawach sądowych. Ta matka siedzi i potakuje, a ta Natalka, słuchajcie, co robi. Nie dość, że się odstawiła jak szczur na otwarcie kanału, żeby z tym Gawinem się spotkać, to jeszcze ona... Ale ja muszę to powiedzieć, żeby widzowie to wiedzieli, no nie? Ja muszę to dobrze, powiem. Uwaga. Ona obsuwa się na fotelu, tak o, i wyciąga nogę przed siebie, tam gdzie siedzi ten Gawin, i tą nogą jeździ mu najpierw po łydce, a potem, nie wiem jak to ująć, no, basuje mu kutasa tą stopą. I to się dzieje, i rodzice siedzą obok i nic nie wiedzą, ale to jest obiad z rodzicami. I oni, tak się tam... No i potem ona dostaje od niego SMS-a o treści coś tam, no jesteś gotowa, żeby przyjąć swoją karę, wink wink, i wtedy już jej się nie chce, wtedy ona już przestaje odpisywać chłopu. Wtedy już go olewa totalnie. I jest w ogóle zdruzgotana tym, że tak zrobiła i nie ma komu się wygadać, więc wiecie komu się wygaduje? Damian, poproszę koło fortuny z imionami postaci, kręcimy kołem fortuny. No właśnie, dzwoni do Błażeja, bo na jego opinii jej nie zależy, dlatego właśnie jego wybrała. I nie mówi mu wszystkiego, ale mówi mu coś w stylu: ej, bo czasem też tak masz, że robisz coś chujowego, ale ci to sprawia przyjemność, a potem czujesz się z tym chujowo, ale w sumie też to ci sprawia przyjemność i w ogóle. A potem się rozłącza i następnego dnia mówi mu: tylko pani komu, nie mów do tego, że dzwoniłam do ciebie, nie mów nikomu, nie masz prawa nikomu powiedzieć. A on tak siedzi, jara szluga i myśli sobie: ty... nie cały świat lata wokół ciebie, Dziunia. Potem Natalka jest na korepetycjach z zaawansowanej matematyki, na które chodzi do jakiejś studentki chuja. Rozwiązują tam zadania i zamawiają sobie pizzę, żeby, nie wiem, lepiej całki znieść. No i dzwoni kurier do drzwi i wiecie, kto jest tym kurierem? I teraz się kurtyna odsłania i tam jest Błażej. I ja mówię, że to Błażej. No i wtedy okazuje się, że Natalka to jest swoją drogą okrutną suką. Ona jest like: o co ty, kurwa, pizzę rozwozisz? A on mówi: no nie każdy jest taki rozpieszczony jak ty. A ona mówi jemu: no... I potem przychodzi ta korepetytorka i mówi: przepraszam, że musiał pan tak długo czekać, nie mogłam znaleźć portfela. Podała mu 20. Reszty nie trzeba. Blaze przekazał jej pizzę, którą wzięła od niego i już chciała się wycofać z nią, gdy rzuciłam. Natalka mówi, uwaga: kup sobie coś
ładnego za ten napiwek, może trochę godności. A chłop ci w dupę, chłop ciężko pracuje, żeby mieć hajs na swoje jakieś rzeczy, na cokolwiek mieć pieniądze, na co to wam potem powiem, ale na cokolwiek by chciał mieć, to nie żeby dębić od rodziców, jak ty rozpuszczona lala, tylko idzie zapierdala z tą pizzą i biega z tym plecaczkiem Glovo i dowozi rzeczy. I to szacunek mu się właśnie należy, a nie spluwanie. Rozpuszczona fruzio. Potem ma w szkole miejsce mecz z jakąś tam szkołą z dupy i jest grupa cheerleaderek i tam się dzieje, coś się dzieje nie tak i jedna dziewczyna się tam zwija i skręca, mówi, ale mnie boli, nie pamiętam co, nie wiem co ją tam boli, powiedzmy, że śledziona, ale mnie boli śledziona, Jezu! I przebiega Natalka i mówi, to trzeba jakoś troubleshootować natychmiast, słuchaj koleżanko, co cię boli śledziona? Ja mam zajebiste tabletki w domu, nie w domu, w samochodzie mam zajebiste tabletki i normalnie jak ja to biorę, to jak ręką odjął i już mnie nic nie boli. I Natalka zapala do samochodu, biegnie do samochodu, otwiera i wyciąga tabletki na receptę. Czy wy wiecie, na przykład widzowie, dlaczego tabletki na receptę są na receptę, a nie na mordę? Ponieważ ich zażywanie powinno być monitorowane przez osobę z wykształceniem medycznym, czyli lekarza. Lekarz przepisuje leki na receptę, dlatego na przykład pani sprzedająca w Żabce, chociaż jest bardzo miła, pani Juzia, to ona nie może mi przepisać leków na receptę, ale na przykład pan Gienek, który ma lek przed imieniem i nazwiskiem, on już może, ponieważ on ma wykształcenie medyczne i on postara się mnie nie zabić tymi lekami na receptę. No ale odpowiedzialna, turbo mądra dziewczyna, najlepsza uczennica w szkole, świetna przewodnicząca samorządu, łeb jak sklep, to ona nie widzi w ogóle w tym najmniejszego powodu do jakiegoś zastanowienia i tylko po prostu daje te tabletki na receptę tej lasce. I wiecie co? I to się jej odbije czkawką. Ale to było przedstawione jako taki minor event i ja już wtedy wiedziałam, ja czytając to pomyślałam sobie, jak jej się to nie odbije, to jest już naprawdę najgorzej. No ale przynajmniej jej się to odbiło. Tylko, że tworzenie postaci, która niby jest taka mądra i najmądrzejsza we wszystkim, co się da, a potem robi takie durnoty, no to trochę nie ma sensu. No w każdym razie ci liderki występują i jest zajebiście, a szkoła Westwood Academy wygrywa z tą drugą szkołą z górnych dupek. I w związku z czym organizowane są balety w lesie, czyli idziemy najebać się do lasu. I Natalka godzi się tam iść, bo ostatnio miała tą rozmowę z przyjaciółką, w której mówiła ta Ewelina, że bo ty nigdy na imprezy z nami nie chodzisz, a Natalka pomyślała, dobra kurwa, pójdę raz i poszła. No i poszła i no tak jak w tych amerykańskich filmach jest, wiecie, że młodzież pije w lesie, że tam tu się ktoś się z kimś przelizał, ktoś się zżygał, dokładnie tak. I ona sobie siada na kocyku, gada z jakimiś tam ludźmi i przychodzi Błażej i ludzie się śmieją z Błażeja. Wiecie dlaczego się z niego śmieją? Ponieważ jego wujek jest w więzieniu i mówią mu, o ty też kiedyś kurwa za kraty pójdziesz. I Natalka widzi, że chłopu się dość przykro w sumie zrobiło z tego powodu i idzie za nim go pocieszyć czy coś, ale go nie pociesza. W sensie może w pewien sposób go to pociesza. Wiecie co, jest takie brzydkie sformułowanie, którego nauczył mnie kolega na studiach i ono po prostu, ja nie mogę się powstrzymać. To jest bardzo prostackie, co teraz powiem, ale będziecie już wszystko wiedzieć. Jest takie sformułowanie jak dwa palce w Natalce i to jest dokładnie to, co się zdarzyło. A potem ten Błażej mówi jej, że w sumie to chciał tylko zbadać jej limity i to, jak bardzo jest zakłamana. A ona już była like, kurwa, zajebiście jest, jazda! A on był like, nie, to teraz już wystarczy tobie, chciałem to tylko zrobić po to, żeby ci pokazać, jaka jesteś ch**owa. Do widzenia. Żegnaj, adios. Odtuptał w stronę zachodzącego słońca. Ale długo nie wytrzymał chyba z tym poczuciem winy, bo potem napisał jej SMS-a o treści przepraszam. I to tak niedługo, że to dosłownie była następna strona. Nie mieliśmy czasu na to takie o Jezu, tylko był ten SMS od razu. Potem, uwaga, pierwszy plot twist. Trzymajcie się biurka. Pierwszy plot twist jest taki, że ta dziewczynka ze szkoły baletowej, którą periodycznie Natalka spotykała, która czekała na odebranie przez kogoś, to była siostra Błażeja. Zniszczyło to was, no nie? W życiu byście się nie spodziewali. Po inny chuj jaki miałaby być ta dziewczynka wprowadzana, ta postać w ogóle, gdyby to nie była jego siostra, kuzynka, ktoś z nim związany. No w każdym razie tak się zszokowałam, jak to przeczytałam, że aż ziewnęłam. W każdym razie sytuacja między Błażejem a Natalką jest dziwna, tak w sumie są pokłóceni i pogodzeni jednocześnie, przez co nie wiadomo, czy te korki ich są aktualne. Błażej nie przychodzi, a Natalka się wkurwia strasznie na to, że on nie przyszedł, chociaż nie dogadali tego wcześniej. Mija trochę czasu i Natalka odbiera telefon i mówi, halo? Sprawa jest. Nie słyszę, możesz powtórzyć? Co?
Natalia, bo... Nie słyszę, Adrian! Wyjdź gdzieś na zewnątrz! Czekaj, bo cię nie słyszę! Natali, tu Adrian! Musisz przyjechać! Co ty wygadujesz? Co się dzieje? Gdzie jesteś? Z Blazem nie jest dobrze, a nie wiedziałem do kogo mógłby zadzwonić. Ja mam numeru do jego znajomych, a ty zawsze wszystko ogarniasz i... Stop! Jeszcze raz, od początku. Gdzie jesteś i co ma do tego wszystkiego Błażej? Jesteś z nim? No i tutaj on już jej podaje, gdzie trzeba pojechać. I ona tam jedzie i odnajduje Błażeja, który siedzi w kapturze i ma czerwone knykcie. I nigdy się nie dowiemy dlaczego. Pobił kogoś, ktoś go pobił, walnął ręką w ścianę. Tego się nie dowiemy. To nie jest nam powiedziane. Na pewno nie w tej części, może w sequelu na przykład, wrócimy do tego. No więc Natalka Adriana wywala do Adriana do chaty, odwozi go, a Błażeja odwozi do siebie, ponieważ Błażej bardzo nie chce do swojego domu wracać, a ona nie zna jego adresu, więc zabiera go do siebie do domu, bo tak musiało być, żeby oni spędzili noc sami w domu, ponieważ jej rodziców nie ma w domu, bo tu jest dużo bardzo, wiecie, zbiegów okoliczności, no nie? No i co się tam dzieje? No i się dzieją lekkie macanki i dochodzi do różnych wyznań ze strony Błażeja, bo Błażej to mówi, że ten wujek, który siedzi w więzieniu, to on nikogo nie zgwałcił, tak jak dużo osób myśli, tylko zdefraudował dużo pieniędzy i ćpał narkotyki, ale tak to nikogo nie zgwałcił. I że jak ten wujek poszedł siedzieć, to jego matka przejęła firmę i było dobrze, ale potem matka zachorowała na raka i teraz ją w ch**a zrobili z tą firmą. I taka jest historia Błażeja. Więc dlaczego od początku on chciał do tej top 10 uczniów dostać się? Ponieważ wtedy dostałby stypendium i nie musiałby płacić czesnego za szkołę. Czyli dokładnie tak, jak przewidziałam za pierwszym razem, kiedy ten temat się pojawił. Potem jest taki motyw, jedyny motyw, którego się nie spodziewałam w tej książce, czyli motyw tego, że Natalka, żeby zapadać na tych wszystkich zajęciach dodatkowych i żeby się uczyć na tych najwyższych ocenach, zaczyna ćpać amfetaminę. I tutaj jest pokazane to, jak ona no, jest w takim krótkim, powiedzmy, ciągu narkotykowym. Potem przychodzi dzień egzaminu jesiennego, który się dzieje zimą i który jest dość ciekawym w ogóle pomysłem, bo stanowi 80% ich jakby oceny, tej klasyfikacji w rankingu, ale to nie wiem, to coś chyba wymyśliła Weronika, autorka. No w każdym razie, no Błażej już przygotowywał tyle miesięcy z Natalką, ale żeby czuć się lepiej i bezpiecznie, to żeby... że zanim wejdzie na tą salę i zanim zacznie pisać ten egzamin, to musi ją sobie powąchać najpierw. W sensie Natalkę musi powąchać, bo ona ładnie pachnie wanilią i to go uspokaja. No i już wszyscy wchodzą na tą salę, Natalka siada i podbiega do niej ta dziewczyna, ta cheerleaderka, ta od tej tabletki i mówi: stara, bo mnie znowu boli. Śledziona znowu? Nie, tym razem... co takiego tam może być? Grasica. Człowiek ma grasicę? Chyba tak. I daj mi te tabletki znowu. A Natalka jest like, no dobra. No i daje jej te tabletki. I wszyscy piszą ten egzamin. A potem Natalka ląduje na dywaniku u dyrektora. I pierwszy raz jest u dyrektora nie jako ta osoba, która donosi, tylko jako ta osoba, na którą doniesiono. Bo okazuje się, surprise, surprise, że tabletek na receptę nie rozdaje się ludziom jak cukierków i że to może komuś zaszkodzić i że ta dziewczyna, która połknęła te leki od niej, przez to poroniła. Więc doskonała robota, Natalka. Jesteś super odpowiedzialną osobą. No i jest lipa ogólnie z tym. Jest lipa mocna. Tymczasem Błażej dostaje się na 9. miejsce w rankingu, czyli jest w pierwszej dziesiątce, czyli dostanie stypendium, czyli nie będzie, jakby będzie łatwiej tej rodzinie, bo nie będą musieli płacić za szkołę. I tak się cieszy z tego powodu, że całuje Natalkę i w sumie już prawie idą na rękę, gdy w ostatniej chwili Natalka mówi, że stop, jednak nie. Ale ona bardzo chciała, ale nagle już nie chciała i po prostu poszła sobie w poszła do domu. A jak weszła do domu, to tam się dymy panie działy dopiero, ponieważ, jak już wspominałam, ta rodzina jest niesamowicie dysfunkcyjna i kiedy rodzice dowiedzieli się o jej różnych wybrykach, takich jak na przykład zajęcie drugiego miejsca w rankingu, a nie pierwszego, albo to, że wróciła późno do domu, albo to, co już jest bardziej poważne, czyli to, że pomogła jakby koleżance sprawić, że poroniła, no to rodzice są wkurzeni i są wkurzeni ostro. Robią jej awanturę karczemną, a potem ojciec bije swoje dziecko pasem i to jest bardzo nieprzyjemna scena, bardzo niefajna. I już zbliżamy się do końca historii. Jesteśmy na samym końcu. Na koniec okazuje się, że ten dirty secret, który Natalka dzieli z Gavinem, to jest to,
że się ruchają. Kto by pomyślał? Dla mnie to było takie zaskoczenie, to był dla mnie szok. I w ostatniej scenie książki jest smutno i Natalka jedzie do tego Gawina i oni idą na Morenkę, słuchając Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. Okej, opowiedziałam wam całość. Teraz przejdźmy do części recenzenckiej, bo też jest tutaj co nieco do powiedzenia, więc tak. Pierwsze, co chciałabym powiedzieć, to co już wiele razy zaznaczyłam, opowiadając wam, czyli że ta książka jest okrutnie przewidywalna. Ciężko jest czerpać fan z czytania czegoś, gdzie pojawiają się jakieś tajemnice, ale jestem w stanie rozwikłać po dwóch zdaniach. Jakby dla mnie hitem jest to zdanie na górze. Idealne dziewczyna i zepsuty chłopak o wątpliwej reputacji. To jest hit, bo ja nie muszę tego czytać, żeby wiedzieć, co jest w środku. I let me guess, w dwójce oni się schodzą ze sobą i są już parą. W sensie Błażej i Natalka są parą i ona przestaje udawać idealną i ci rodzice, wsadza się im tam chuja do dupy i ona się ratuje z tej sytuacji i Błażej ją ratuje i ją tam składa w kawałki. Nie czytałam dwójki, nie czytałam opisu dwójki, nie mam nic pojęcia na temat dwójki, ale tak strzelam. Więc no, przez to staje się to dość toporna lektura, bo jeżeli ja chciałabym posłuchać sobie w głowie historii, którą sama wymyśliłam, to posłuchałabym sobie jej w swojej głowie i nie musiałabym kupować do tego książki za 44,90. Te plot twisty, największe plot twisty w tej książce to jest to, że Błażeja rodzina jest w chujowej sytuacji. Drugi jest taki, że z tym Gawinem o co chodzi. I trzeci, taki z takich większych, to może... No nie wiem, no dla mnie było to ćpanie Natalki. No to jest jedyna rzecz, której się nie domyśliłam. Ale tak to, nawet takie mniejsze pierdoły, wszystko jesteście w stanie od razu wykminić, zanim to przeczytacie. Kolejny element to to, że to jest zajebiście infantylnie napisane. W sensie styl pisarski jest lepszy niż w Certifier. Ale niżej się nie da upaść po prostu. To jest głębokość rowu mariańskiego, a to jest głębokość, na której leży Starty Fire. Jakby nie da się gorzej już, więc jest lepiej. Ale czy to coś dużo mówi? Co mam na myśli, mówiąc, że jest to napisane infantylnie? Mam na myśli to głównie wszystkie elementy związane z seksualnością. One są potraktowane tak, jakby osoba, która to pisze, miała 14 lat, 13 lat i była niewyżytym gimnazjalistą, który pierwszy raz odkrył stronę porno i jeszcze w sumie nie wie, do czego to wszystko służy. Nie mogę w to uwierzyć, że dorośli ludzie w ten sposób mieliby patrzeć na świat. A co za tym idzie? Rodzi się z tego kolejny punkt, czyli bardzo cringe'owe momenty. No były takie momenty, że po prostu mnie skręcało. No koronnym... Perłą w koronie jest to przyłapanie Natalki na onanizowaniu się, ale były jeszcze inne momenty, które mnie po prostu, no, już nie będę taka sama. Na przykład takie coś, że jak wymieniali się numerami telefonów, to Blaze, czytaj Błażej, zapisał się Natalce jako mój pan. I ta autorka, Weronika, wymyśliła to, napisała to i stwierdziła, k***a, zajebiście. Albo na przykład, to jest k***a dla mnie hit. To, ja zapomniałam o tym powiedzieć wcześniej. Słuchajcie, jak Błażej pocałował ją pierwszy raz tam wtedy na tym korytarzu szkolnym, to ona stwierdziła, że Błażej pachniał tak cudownie i chłopięco. Co to znaczy, że pachniał chłopięco? To jest dorosły koń i ona jest dorosłą szkapą. I ktoś pachnie chłopięco, dla dorosłej kobiety to ma być coś dobrego. Nie wiem, jakby to jest tak zły dobór słów. Widzicie, aż trąbią na to, jaki to jest zły dobór słów, bo jeżeli mamy dorosłą kobietę i dla niej podniecające jest to, że ktoś pachnie chłopięco, to wybiera mi się sam numer do Zbigniewa Stonogi. A jeżeli chodzi o to, że pachniał męsko, to już mogła napisać, że pachniał męsko, dlaczego chłopięco? To jest znowu to, że to jest napisane przez pięciolatka dla pięciolatków, ale treść nie jest dla pięciolatków. To mizianie nogą to już też inne odmęty cierpienia, albo na przykład zakreśliłam sobie taki głęboki cytat, jak przewrócił oczami, odchylił się do tyłu, opierając na rękach, spojrzał na mnie pustym wzrokiem, wyglądał jakby nic go nie interesowało, jakby życie go nie interesowało. Jak ja mam traktować na poważnie to? Dobra, lecimy dalej. Kolejny punkt recenzencki. Uważam, że świat jest bardzo dziwny i mało realistyczny, bo na przykład w prawdziwym świecie przewodnicząca samorządu nie jest równa władzą z papieżem. A tutaj to, że przewodnicząca przyjdzie na jakieś przesłuchanie dla cheerleaderek zwiększa prestiż. Prestiż tego przesłuchania. No to jest VIP. To mogli zaprosić albo Natalkę Forbes,
albo Brada Pitta na to przesłuchanie i możliwie zrobić konkurs, kto przyciągnie więcej fanów. Albo też zastanawiające jest dla mnie to, że jeden test decyduje o wszystkim de facto, że tam 10% to oceny, 10% to zachowanie, 80% to ten test jesienny, który jest zimą. Nie wiem, to było dla mnie trochę dziwne. No i jakby zbiegi okoliczności. Znowu mamy do czynienia ze zbiegami okoliczności, tak jak we wszystkich tych książkach. Dalszy punkt. Natali to jest na maksa irytująca postać. W sensie, ja nie chciałabym mieć z nią nic wspólnego w realnym życiu, bo ani ta jej persona, którą ona prezentuje w szkole jako siebie, ani ta jej persona, którą ona jakby odkrywa przed czytelnikiem i Błażejem, jak wchodzimy w głąb tej historii, żadna z tych person nie jest jakkolwiek moim zdaniem warta czyjejkolwiek uwagi. Zwłaszcza, że dziewczyna ma taki kompleks władzy jako ta sama przewodnicząca, że naprawdę ciężko jest ją znieść. I w prawdziwym świecie wydaje mi się, że ludzie mieliby duży problem z tym, żeby ją znieść. Mam tu zapisane, że postaci są dość stereotypowe. No, to w jaki sposób wykreowany jest ten Blaze, to jest bardzo takie... Nie musiała go opisywać, żebym wiedziała, jak go opiszę, no nie? Albo też ta przyjaciółka, która jest takim sidekickiem głównej bohaterki i pojawia się po to, żeby właśnie zabrać na imprezę, albo żeby jakoś, nie wiem, można było jej się wygadać. Nie ma w sobie jakiejś takiej interesującej głębi dla mnie. Nie jest to najgorzej napisana postać na świecie, ale gdzieś tam... Raczej w dolnej granicy, bym powiedziała. Mam tutaj napisane, że ta książka w pewien sposób przywołała mi pewne flashbacki z wojny. I to były flashbacki z wojny czytania Starfire. I już wam powiem dlaczego. Ponieważ są niektóre rzeczy, które, ja nie wiem, może Weronika Ancerowicz lubi Hel. Nie wiem, czy jest się czym chwalić wtedy, ale może lubi. Może to przypadek, może to zbieg okoliczności, tak jak w tych książkach. Ale wydaje mi się, że nie. Dużo jest takich elementów, które są podobne. Na przykład to, że Blaze wchodzi do Natalki na balkon. Się włamuje. W Starfire Nathaniel właził do Wiktorii też tam przez okno. Tutaj matka ma fuchę w Radzie Miejskiej. W Starfire matka ma fuchę w Radzie Miejskiej. To nie jest tak, że to jest ta sama treść, bo nie, ale są bardzo podobne motywy, które się tutaj pojawiają. I bardzo mnie rozśmieszyło też to, że autorka pisząc to, przez bardzo długi czas tego nie robiła, ale jakoś ostatniej jednej trzeciej książki uświadomiła sobie, że chyba o czymś zapomniałam. Dobra książka Wattpadowa musi mieć tę jedną rzecz, którą jest opisywanie tęczówek głównego love interest mojej bohaterki. Nie wiem, może ja się jestem przewrażliwiona, no, ale jak zobaczyłam te brązowe tęczówki, coś we mnie pękło i już nigdy się nie zrosło. I na koniec mam dwa jeszcze podpunkty. I pierwszy jest taki, że nie wszystkie książki, które poruszają jakieś trudne tematy z automatu muszą być dobrymi książkami, bo tutaj jest problem przemocy w rodzinie. I to jest przykre, że ludziom dzieją się takie rzeczy. I jakby ja nie ironizuję w tym momencie, no chujowo, że tak jest. Ale to, że taki wątek zostanie wplątany do książki, która jest mierna, to jest najwyżej, co mogę ją ocenić jako mierną, to nie podnosi prestiżu tej książki, że taki wątek się tam znajduje. To nie sprawia, że ona ją to gdzieś winduje na wysokie miejsce w literaturze, bo to jest coś trudnego poruszonego. Ale to może być napisane w sposób słaby. To jest jeden wątek, który zajmuje w całej książce jakieś, nie wiem, może 10 stron w porywach do 15, a cała reszta to tortura, więc ten jeden wątek nie sprawia, że ja mogę powiedzieć, że no, ta książka jest generalnie chujowa, ale mówi o przemocy w rodzinie, więc w sumie to tam 8 na 10. Nie, ona dalej ode mnie ma 2 na 10. 2, no. Powiedziałam, że 2. Starfire ma minus 5. I w związku z tym, co powiedziałam przed chwileczką, mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym poruszyć, czyli to, że często mówi się, że nieważne co czytasz, ważne, że czytasz, bo wszystkie książki rozwijają w jakiś sposób. Ja bym chciała otworzyć dyskusję w tym momencie na ten temat, bo jakby ten film już i tak jest długi, więc ja tylko w dwóch zdaniach powiem, o co mi chodzi, ale bardzo chętnie przeczytam, co wy macie do powiedzenia, bo ja uważam, że nie jest tak. Nie każda literatura rozwija, tak jak nie każdy film rozwija, który obejrzycie. Mogą być filmy, które są zajebiście rozwijające dla naszego umysłu i są jakieś wow. I tak samo książki mogą być takie, jak i każde dzieło kultury. Ale tak samo każde dzieło kultury może być tylko rozrywką, tak samo każde dzieło kultury może być nędzną rozrywką. I z tym mamy do czynienia tutaj i jakby do tego, żeby wam o tym powiedzieć, striggerowało mnie
to, że znalazłam błąd ortograficzny w tej książce. A korektę przeprowadzały dwie osoby, żadna z nich tego nie zauważyła. Czyli znowu mamy case tego, że książka musiała być wydana na szybko. Ta książka została wydana w tym roku kalendarzowym. Od tego czasu Weronika Ancerowicz wydała chyba jeszcze jakieś trzy kolejne książki. Więc w tym tempie produkcji taśmowej literatury, no nie możemy też oczekiwać jakiejś niesamowitej głębi, bo to jest produkowane jak, nie wiem co, lizaki w fabryce Chupa Chups. Nie szukasz diamentów w lizaku, prawda? Ja rozumiem, są ludzie, którzy lubią coś takiego poczytać. Nie należy do tych osób. Jeżeli sama autorka zapowiada, że sequel jest jeszcze gorszy od pierwszej części, to ja się nie piszę. For sure not you, for sure not for me. A zanim się jeszcze rozejdziemy, mam do was temat i to Kamilek mi podsumował taki pomysł. Chcecie to? Chcecie ten konkretny egzemplarz, który trzymam w ręce teraz? To jest dużo notatek ciekawych i liścików napisanych do was. A żeby dostać tą książkę, to musicie napisać komentarz, w którym napiszecie mi, ale tak albo zajebiście śmieszny, albo tak na serio dobry plot twist, który mógłby się zadać w tej książce. Albo to ma być coś na maksa spalonego, takiego, że się zesram ze śmiechu, albo to ma być taki plot twist, że dostajesz za to Oscara. I ja wybiorę z tych komentarzy jedną osobę i się z nią skontaktuję i wyślę jej tą książkę. Będziecie mieć dużo moich sentencji. I zobaczycie, przez co przeszłam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w niedzielę w hotelu Paradise i w środę w kolejnym odcinku. Pa, pa!